wygrane spotkanie z Lubinianką, Lubień Kujawski 5-3. Maciek dzisiaj, bramkarz Włocławii, Włocławek Maciej Kasiński. Maciek dzisiaj, zawodnicy w napadzie strzelali 5 bramek, my tracimy 3. Jak to wyglądało z Twojej pozycji bramkarskiej? Znaczy, przede wszystkim ja na wstępie chciałbym tutaj przeprosić chłopaków za swój występ. Na pewno przy dwóch bramkach nie pomogłem, a wręcz zawaliłem. Może lepiej w dzisiejszym, nie wiem, czy to brak koncentracji. Nie wiem, po prostu przepraszam. A co do naszych napastników, strzelają, fajnie strzelają. Piotrek znowu strzela. Zmiany też dobre. Uważam, wchodzą, strzelają bramki. Myślę, że wszystko na plus. Dzisiaj pokazaliśmy ten charakter tej drużyny, bo tak jak mówię, graliśmy praktycznie w 10 bez bramkarza. Nie wiem, czy to brak koncentracji. Jeszcze raz przepraszam chłopaków. Maciek, wychodzi tak, że w meczach z teoretycznie lepszymi zespołami jakoś się mobilizujecie, gracie lepiej, efektywniej, a z zespołami z dołu tabeli i jakoś to, powiedzmy, musicie zazwyczaj gonić wynik. No, z Baruchowem, powiedzmy, tydzień temu z Wisłą Dobrzym wygrany, dzisiaj też wygrany mecz, ale musicie gonić. Czy to jest spowodowane? No, to jest właśnie dobre pytanie, na które próbujemy sobie cały czas na nie odpowiedzieć, czy trener, czy my. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że w każdym meczu chcemy zdobyć 3 punkty, ale nie mam pojęcia. No. Idąc tym tropem, że z lepszymi gracie lepiej, za tydzień mecz z Łokietkiem, Rzeź Kujawski wyjazdowy. Jakie prognozy przed meczem? Ja uważam, że tak, że zostały 4 kolejki, 12 punktów do zdobycia, gramy o pełną pulę. Jesteśmy w Wrocławiu, nie możemy tutaj się jakoś pieścić. Musimy w każdym meczu grać o 3 punkty i tyle. Dziękuję, Macieju. Dziękuję bardzo.